Także proszę być z nami. Dzisiaj mamy już kolejny dzień. Właśnie dzisiaj jest wtorek. No, czas teraz będzie wolno leciał, ale poniedziałek był bardzo busy. Poniedziałek był bardzo zajęty. Póki co sprawdzamy klimat w Warszawie, jaki jest. O, idzie facet po Saskiej, kopci papierosa. No to przecież dziecku, jaki on przykład daje. Co z tego, że 500 plus, że rodzina plus, skoro rodzice palą papierosy i takie dziecko od razu też chce palić, no bo widzi przykład. No i więc ten Dawidek, że papierosa, ja mówię, dziecko, wpadniesz w biedę. Tu 15, tu 15, tu 15, no to dobrze, ale po co w ogóle palić papierosy? Z czego to wynika? No z głupoty, czyli że jeżeli ktoś ma nie po kolei w głowie, no to i kopci, to wynika ze stresów, to wynika z nerwów, potem człowiek się uzależnia i gdy się zdenerwuje, to zaczyna palić papierosy. Kopcą wszyscy Polacy. Przed wejściem do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, o czym trąbię już tysiąc razy, tam powinna być jakaś odstraszaczka, szczekaczka, żeby straszyła. Młodzi, młodzi, przed nimi życie. A 40% więcej ludzi umiera na raka. Dlaczego kopcą? Dlatego, że lubią kołchoz, gadania, plotkowania, stania naprzeciw siebie i opowiadania. Czego opowiadania? Głupot. Bo taki ktoś Biblii nigdy w życiu czytał nie będzie. Taki ktoś sprawami poważnymi życia ludzkimi przecież, to co nam potrzebne, się nie zajmie i tak się kręci do starości. Jakie słowa, jakie bluzgania na tych budowach, co gdzie nasza kamera Google była. Straszne. No i ta matka teraz szuka Dawidka. Dawidek miał mieszkać nad morzem. Dobrze, uciekł stamtąd. Paweł winny. Paweł przyjechał z Warszawy, go zabrał stamtąd. Ten się pokłócił, no a ten Patryk do szpitala, bo czy lekki zawał serca. Lekki zawał serca. Teraz musi się on bardzo leczyć, ten Patryk. No, tak dzwonił teraz. Szkoda mi go. No, ja mówię, masz leki, dziecko. Masz leki. No, i to jest chłopczyk, i to jest chłopczyk. I co to zrobić z tym? No, to chłopczyk się pokłóci z chłopczykiem. No, to nie może być, bo jak oni się kłócą, no to ten w końcu umrze, weźmie na zawał serca. A teraz jak uciekł, to też źle. Także widzicie Państwo, i tak źle, bo my tu mówimy o różnych opcjach politycznych w Polsce. Że była taka opcja mniej religijna, taka bezbożna, ateistyczna, żydowska mówią. Potem przyszła linia Mysia. Jest od roku linia Mysia tu w Polsce. Ale wszystko jest to samo, proszę Państwa. Ja mówię, że nakaz Pszaka się przejść, tak siódma, ósma w sobotę, bo to w sobotę pewnie oni tam później zaczynają, takie strasznie dużo bloków budują za, no, na rogu Kasprzaka i ulica, proszę Państwa, to Kasprzaka i Jaka, no tam blisko Dworca Zachodniego, w tych ulicach dużo, bo to nie jest ulica Wolska. No, tramwaj jedzie tam na tej następnej. Także proszę Państwa, idą robotnicy i no, grupowo idą, grupowo stoją przed biblioteką, też jak się kształci na inżyniera, no może niekoniecznie po Uniwersytecie Warszawskim, ale i to głupi, i to głupi. Jeden rzuci hasło, że kurwa! I się wszyscy rzucają do ataku, no bo to jest hasło. Dla głupich, no to wiecie Państwo, albo jako zwierząt, no to co? Wiele nie trzeba. I ktoś jeden przechodzi. Zwykle bywa tak, że jak ktoś jeden przechodzi, to go zaatakują. Zwłaszcza jeszcze wtedy, gdy widzą taką cichość u niego. Skromność, no skromność, może to złe słowo, ale że się boi. I to wyczuwają jak psy. I się wtedy rzucają. Ile razy było tak, że pobili za 5 złotych? Że nożem zadźgali. Straszne rzeczy, proszę Państwa. Kiedyś Hanka Błażejczyk mówiła, że takich stało i nie miała jak przejść. Innej drogi nie było. I ona wzięła parasolkę i zrobiła pochód
pierwszomajowy. Może ona zlekceważyła Gierka, może Breżniewa, może nawet Gomułkę. Ale Gomułka tu się nam na Facebook Lite pokłonił, Wiesław Gomułka, no bo wypędził wszystkich Żydów z Polski. I teraz tak, jakiś tam, który to był 50. któryś rok, ja mówię, Boże, to jeszcze mnie nie było na świecie prawie, co? No już trochę. A on już tych wszystkich Żydów wypędził z Polski, a teraz jest jeszcze inaczej. To proszę Państwa, że jest ochrona i tak dalej, nawet danych osobowych, że nawet nie ma książki telefonicznej, że ja jako ta Jehówka i tak głoszę Słowo Boże, od drzwi do drzwi szerzymy dziś Jehowy słowa treść po wsiach i miastach. I proszę Państwa, głosić ją trzeba, głosić. Proszę Państwa, nawet nie wiedziałam, że była potem już ochrona danych osobowych, bo tak, szukam książki telefonicznej, a książki telefonicznej dawno już nie ma. No i tak było, też zmiana na komórki, wszystko się zmieniło, ale co jest jedno? Jedno jest to, że wszyscy są sługami szatana. Czy ci niewierzący, co wcześniej, czy ci wierzący, co teraz, niby wierzący, bo oni i tak w nic nie wierzą, to są wszystko Adele, Marysieńki, Maryśki, szatana. Dlaczego? Ja Państwu tylko taki przykład podam. Ludzie to chcą cokolwiek, aby tylko odbębnić. Nawet na mszę pójdą, odstoją, uciekają. Nic nie wie, co tam ksiądz w kościele mówił. Kiedyś w Pasłęku, jak żeśmy były na plebanii u księdza, siedziałyśmy z nim pod drzewem na ławeczce i sobie fajnie rozmawiałyśmy. To ksiądz w pewnym momencie mówi tak, jeżeli chodzi o życie pozagrobowe, w niebie, w piekle. Ksiądz mówi tak, a kto to wie, jak to tam jest? A kto to wie, jak to tam jest? Czyli, że on pójdzie na mównicę i mówi, a sam w to nie wierzy. Ja mówię, to niech ksiądz powie, że po śmierci nie ma człowiek świadomości. Księgę Kaznodziei trzeba przeczytać, 5 rozdział. 9 rozdział, werset 5 i 10, że żywi wiedzą, że żyją, ale umarli nie mają żadnej świadomości i nie ma już dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Ale tutaj Bóg pamięta i temat zmartwychwstania się kłania, zapraszam. Ale życia pozagrobowego jako takiego nie ma. No i ten ksiądz tak powiedział, a kto to wie, jak to tam jest? To ja mu zaczęłam tłumaczyć o pierwszym grzechu człowieka, że człowiek jak był stworzony, to chyba go Bóg nie stworzył na śmierć, tylko po to, żeby żył. Nieprawda? O tak, tak, tak. No ale dlaczego umarł? I księdzu trzeba było mówić takie rzeczy proste, jak z elementarza, ale tu nie chodzi o elementarz, tylko o logikę. No i ksiądz właśnie tak. Już wykręty święty, pseudoświęty ma wykręty, mówi, że tam jest siostra w domu, idźcie popukajcie, a ona się zamknęła, ta siostra, bo ona widziała, że tu Świadkowie Jehowy już pod drzewem z księdzem siedzą na ławeczce, to przecież wie, że nie zamordują, prawda? Ale ona bała się Słowa Bożego, to więc jaką lampą są kościoły? Ciemnota tylko. Także widzicie Państwo, kupa śmiechu. Thank you.